I teraz dzielny Schleswig-Holstein steruje na swoją pozycję wyjściową. Wielki, szary okręt z wysokimi nadbudówkami, wąskimi kominami i groźnymi wieżami 28-centymetrowymi na dziobie i rufie. O 4:45 oddalony jest jeszcze tylko 100-200 metrów od niebezpiecznej polskiej bazy. Dane do strzelania były już podane od dawna. Teraz po rozkazie ogniowym następują potężne detonacje. Wieża dziobowa wyrzuca granat po granacie ze swych długich luf. Cały okręt przypomina górę zionącą ogniem, spowitą w chmury dymu. Czy sądzicie, że tam jeszcze ktoś żyje? Pyta bosman Matt obsługę swojego działka i wyciąga głowę, aby przez szczelinę kazamaty wypatrzyć coś z tego fajerwerku naprzeciw. Marynarze potrząsają milcząc głowami i wycierają pot ze swoich mokrych czół. Nie, bosman Macie, z pewnością nikt. A jednak, gdy przydzielona do okrętu kompania szturmowa wdarła się po postrzelanym, spustoszonym murze do rzadkiego lasu, terkocze szalony ogień broni maszynowej, klaszczą strzały karabinowe, pękają granaty ręczne. Westerplatte jeszcze nie dojrzało do szturmu. Miasto Gdańsk od wieków było przedmiotem sporów i zatargów pomiędzy Polską, Niemcami i samymi obywatelami tego miasta. W swojej historii miasto należało zarówno do Królestwa Polskiego, Królestwa Prus, Zakonu Krzyżackiego, Cesarstwa Niemieckiego oraz dwa razy w historii Gdańsk i okolice tworzyły wolne miasto. Taki też był jego status w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy pod protektoratem Ligi Narodów utworzono w 1920 roku wolne miasto Gdańsk. Po tym, gdy zaognił się konflikt pomiędzy Niemcami a świeżo odrodzonym państwem polskim o przynależność miasta. Miasto Gdańsk zamieszkałe było w zdecydowanej większości przez ludność niemieckojęzyczną i tuż przed rokiem 1939 było zdecydowanie proniemieckie. Polska zgodnie z traktatem wersalskim odpowiadała za politykę zagraniczną miasta oraz jego obronę, koleje i pocztę. Rzeczpospolita miała prawo do użytkowania gdańskiego portu oraz oficjalnie była w Unii Celnej z wolnym miastem. Polacy posiadali też wojskową składnicę tranzytową na Westerplatte, czyli Cyplu po wschodniej stronie od ujścia gdańskiego kanału portowego do Zatoki Gdańskiej. Oficjalnie na Westerplatte stacjonowało 88 polskich żołnierzy, jednak na kilka miesięcy przed wojną zaczęto potajemnie zwiększać stan osobowy, który ostatecznie urósł do około 210 żołnierzy. W związku ze zwiększającym się zagrożeniem ze strony Niemiec, na terenie Westerplatte strona polska wykonała umocnienia stałe w postaci 6 wartowni betonowych oraz kilku stanowisk ziemnych, tzw. placówek. Oprócz tego w centralnej części znajdowały się koszary oraz schron amunicyjny, a w północnej części stary niemiecki żelbetowy schron z 1911 roku, tak zwana placówka Fort. Przed rozpoczęciem działań do załogi składnicy oprócz broni ręcznej i karabinów maszynowych dostarczono również 2 działka przeciwpancerne, 4 moździerze oraz 1 działo piechoty kalibru 75 mm. Dowódcą placówki był major Henryk Sucharski, jednak faktyczne dowództwo po pierwszych atakach przejął kapitan Franciszek Dąbrowski. Strona niemiecka do ataku na składnicę wyznaczyła siły łącznie około 4000 ludzi, wliczając w to również marynarzy z kompanii szturmowej z pancernika Schleswig-Holstein oraz jego załogę. Okręt ten wpłynął do Gdańska z kurtuazyjną wizytą jeszcze 25 sierpnia. Pierwotnie niemiecki plan zakładał atak na Polskę dnia 26 sierpnia, jednak z powodu podpisania układu sojuszniczego z Wielką Brytanią dnia 25 sierpnia termin ten został odwołany. Dowódcą niemieckim w czasie ataku na Westerplatte był generał Friedrich Eberhard, dowódcą pancernika Schleswig-Holstein zaś komandor Gustav Kleikamp. 1 września
Około godziny 4:00 pancernik niemiecki przemieścił się do zakrętu Pięciu Gwizdków, skąd miał większe możliwości celnego ostrzału. Polska załoga już od 26 sierpnia, od czasu przybycia okrętu, postawiona była w stan najwyższej gotowości. O godzinie 4:45 Schleswig-Holstein otworzył ogień ze wszystkich dział, rażąc obszar półwyspu. Od wybuchów pocisków zniszczony został mur we wschodniej części placówki. Saperzy niemieccy w tym czasie wysadzili w powietrze bramę wjazdową do składnicy, a wcześniej wyokrętowana z pancernika kompania szturmowa piechoty morskiej rozpoczęła natarcie. Żołnierze polscy w najbliższej placówce pozwolili Niemcom podejść bardzo blisko, po czym otworzyli intensywny ogień maszynowy i obrzucali granatami. Do walki włączone zostało również działo 75 mm, które celnym ogniem likwidowało gniazda niemieckich karabinów maszynowych po drugiej stronie kanału portowego. Po kilkudziesięciu minutach strzelaniny Niemcy wycofują się. Z najbliższej polskiej placówki wychodzi patrol żołnierzy, którym udaje się zniszczyć wartownię Policji Gdańskiej przy bramie wjazdowej na teren składnicy. Po pierwszym nieudanym ataku Niemcy intensyfikują bombardowanie półwyspu przez pancernik Schleswig-Holstein. Następnie wojska niemieckie ponownie uderzają na placówkę polską w pobliżu wjazdu na teren składnicy oraz dodatkowo na kolejną placówkę od strony plaży. Tym razem na pomoc obrońcom wezwane zostaje wsparcie moździerzy, których stanowiska znajdowały się w pobliżu koszar. Ostrzał maszynowy oraz ogień moździerzy powoduje kolejne wycofanie się niemieckich żołnierzy. Kolejny raz pancernik rozpoczyna ciężkie bombardowanie półwyspu. Ostrzał okrętu powoduje rozbicie stanowiska polskiego działa 75 mm, co wyłącza je z walki. Od strony kanału oraz Wisło ujścia teren Westerplatte jest dodatkowo ostrzeliwany przez baterie artylerii niemieckiej oraz gniazda karabinów maszynowych. Przed zmierzchem wychodzi kolejne niemieckie natarcie, które zmusza obrońców do wycofania się do wartowni numer 1. Jednak tam postępy Niemców zostają zatrzymane i powodują kolejne wycofanie się ich wojsk. Noc przebiega spokojnie, jednak nad ranem ponownie rozpoczyna się kanonada działu niemieckiego okrętu. Tego dnia Niemcy dwukrotnie próbują natarcia, jednak z mniejszą intensywnością. Po doświadczeniach poprzedniego dnia starają się raczej wybadać siłę oraz dokładne położenie polskich stanowisk. Wieczorem do morderczego ataku przystępuje niemieckie lotnictwo. Bombowce nurkujące w liczbie około 60 sztuk przeprowadzają 40-minutowy nalot na bezbronną pod tym względem polską placówkę na Westerplatte. W wyniku celnego nalotu zniszczona zostaje wartownia numer 5, a jej załoga ginie w gruzach. Jedna bomba trafiła także w koszary oraz zniszczone zostały stanowiska polskich moździerzy. Około godziny 20:00 Niemcy próbują natarcia oraz dodatkowo desantu morskiego w zachodniej części półwyspu, jednak próba ta spala na panewce z powodu ognia stanowisk polskich w tym rejonie oraz ognia z wartowni i koszar. Cały następny dzień trwało ostrzeliwanie półwyspu przez pancernik Schleswig-Holstein i stanowiska baterii niemieckich. 4 września zaś, oprócz ostrzału pancernika do ataku morskiego przyłączyły się jeszcze dwa niemieckie torpedowce, podchodząc do półwyspu od północnego wschodu. Ostrzał ich skupił się na placówce w zachodniej części terenu, bronionego przez stronę polską. Jednak nie był zbyt celny. Niektóre pociski spadły na teren nowego portu, gdzie zlokalizowane były stanowiska niemieckich karabinów maszynowych. Tego dnia, w nocy, wojska niemieckie próbują przebić się przez stanowiska polskie w wartowni numer 1 i placówce Fort, aby w dalszej kolejności, pod osłoną falochronu, podejść w rejon wartowni numer 4 i zaatakować obrońców od tyłu. Nie udaje się im to jednak z powodu dzielnej obrony załogi fortu oraz intensywnego ostrzału z wartowni numer 1. Pomiędzy kolejnymi atakami wojsk niemieckich nie ustawały bombardowania lotnicze i ostrzał artyleryjski. Krajobraz półwyspu zmienił się nie do poznania. Ziemię pokryły liczne leje po bombach, powaliła się część drzew, a reszta zamieniła w sterczące kikuty. Sytuacja obrońców staje się dramatyczna. Ranni ułożeni w piwnicach koszar cierpią katusze z powodu braku medykamentów, brak możliwości obrony przeciwlotniczej, topniejące zapasy amunicji i ciągły ogień działały bardzo deprymująco na morale żołnierzy polskich. Major Sucharski, załamany psychicznie, już 2 września, wieczorem po nalocie bombowym, nakazał wywieszenie białej flagi i kapitulację.
jednak flaga szybko została zdjęta z powodu chęci części oficerów do dalszej walki, a faktyczne dowództwo nad siłami polskimi przejął kapitan Dąbrowski. 6 września Niemcy ponownie szturmują polskie pozycje. Jednak atak kolejny raz załamuje się na linii wartowni nr 1 i placówki przy torze kolejowym. Wieczorem tego dnia wojska niemieckie podjęły próbę podpalenia lasu przed linią wartowni. Aby tego dokonać, wtoczyli oni po pobliskich torach kolejowych cysternę wypełnioną ropą. Cysterna została ostrzelana z działka przeciwpancernego oraz przez karabiny maszynowe. Drezyna popychająca cysternę została zatrzymana, a krótkotrwały pożar nie rozprzestrzenił się. 7 września od godzin rannych rozpoczął się huraganowy ogień niemieckiej artylerii i moździerzy. Po godzinnym ostrzale Niemcy przystępują do generalnego szturmu. Przy użyciu miotaczy płomieni podpalają resztki lasu i przystępują do bardzo silnego natarcia. Niemieckim jednostkom udaje się podejść na bardzo bliską odległość od polskich pozycji i, jak podają ich źródła, dotrzeć prawie do centrum półwyspu. Wojska te musiały się jednak wycofać w obliczu intensywnego ognia karabinów maszynowych i broni ręcznej prowadzonego z wartowni i koszar. Był to ostatni akcent walk na Westerplatte. Po wycofaniu się Niemców, strona polska podejmuje ostateczną decyzję o kapitulacji. Dowódca obrony major Henryk Sucharski osobiście przewodzi delegacji udającej się na rokowania. Walki o Westerplatte w skali całej wojny polsko-niemieckiej można by nazwać zaledwie potyczką. Miała ona jednak, szczególnie dla strony polskiej, znaczenie symboliczne. Oto na maleńkim skrawku terenu, zewsząd otoczonym przez nieprzyjaciół, garstka szaleńców broni się aż przez 7 dni przed przeważającymi siłami wroga, w sytuacji beznadziejnej i bez jakiejkolwiek szansy na zwycięstwo. Dla Niemców zaś był to swoisty przytyczek w nos. Uroczystości przyłączenia Gdańska do Rzeszy Niemieckiej odbywały się przy dochodzących z daleka odgłosach terkotu polskich karabinów maszynowych oraz wybuchów pocisków z pancernika Schleswig-Holstein. Niemcy z tego powodu atakowali półwysep z dziką furią. Z powodu intensywności i zaciekłości swojego natarcia nazwali potem walki o Westerplatte Małym Verdun. W wyniku walk zginęło około 15 do 20 polskich żołnierzy, po stronie niemieckiej zaś straty są trudne do zweryfikowania. Według relacji obrońców zginąć miało nawet 300 niemieckich żołnierzy, jednak wydaje się być to liczba zawyżona. Według stanowiska strony niemieckiej w czasie walk o półwysep zginąć miało około 50 niemieckich żołnierzy i funkcjonariuszy z Wolnego Miasta Gdańska. Po kapitulacji załogi Westerplatte oficerowie polscy przekazali stronie niemieckiej straty własne w liczbie 15 do 20 żołnierzy poległych w walce i w wyniku ostrzału. Po zakończeniu walk jednak Niemcy odnaleźli na terenie półwyspu grób z ciałami 4 polskich żołnierzy, o którym nie wspomniano w tym przekazie. Istnieje teoria, według której byli to żołnierze rozstrzelani w wyniku buntu powstałego w czasie sporu o decyzję odnośnie kontynuowania lub zakończenia nierównej walki.